Słowo przedwieczne dla mnie wcielone. Modlitwa na cały adwent z 1834 roku. Słowo przedwieczne dla mnie wcielone i uniżone, adorujecie z najświętszą Marią Panną, z aniołami, z ludźmi i ze wszystkim stworzeniem. Adorujecie z ojcami świętymi, którzy Cię opowiadali. I radbym Cię tyle moim najniższym wyniósł pokłonem, ile Cię miłość i dobrość Twoja ku mnie poniżyła. Tyś, Boże, będąc Słowem, stałeś się ciałem. Będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, abyś mego człowieczeństwa zniszczył występek i z pierworodnego upadku podźwignął. Przyszedłeś, Boże, dlatego na świat, Abyś przyjściem Twoim dał mi przyjść do łaski Twojej i drogę pokazał do cnoty i królestwa Twego, które Twoje przyjście zbawienne i z pragnieniem oczekiwane czczę teraz i z całym Kościołem rozpamiętywam w gotowości afektu i wdzięczności. A proszę, żebyś przyszedł do serca mego. Ufundował w nim miłość i wdzięczność nieustającą na wcielenie twoje. Drugi adwent twój albo przyjście adoruje Chryste Jezu. Kiedy przy skończeniu świata przyjdziesz, sędzio sprawiedliwy, sędzić żywych i umarłych. Zawczasu tedy sobie ujmuje cię milionowymi, korumpuje afektami. Dając ci w prezencie serce swoje, kochające Cię nad wszystkie rozkoszy, nie wydarzy na mnie dekretu potępienia, kiedy Cię o to proszę przez pokorę i Twoją krew przenajświętszą, którąś dla mnie wylał przez boleści Najświętszej Matki Twojej, która Cię na zbawienie świata porodziła. Niechże tedy za Twoim nieskończonym miłosierdziem i za przyczyną Matki Twojej Najświętszej stanę na dniu sądnym po prawicy i będę zawołanym do Królestwa Niebieskiego z błogosławieniami. Amen.